Szermierką zainteresowałam się w podstawówce, ponieważ mój wuefista był trenerem. No i tak mnie to wciągnęło, że jestem w tym do dzisiaj. I na razie nie zamierzam przestawać. Problemy z biodrem i z kolanem uniemożliwiają mi kontynuowanie pasji na nogach, ale po wieloletnich namowach zdecydowałam się na szermierkę na wózku i dzisiaj nie żałuję. Szermierka jest elitarnym sportem, ale niestety mało popularnym. Wymaga od nas intelektu, ponieważ nie jest to sport wymagający tylko ruchu, ale też myślenia, więc mocno nas rozwija. Mnie nauczyła systematyczności i podejmowania decyzji, ale przede wszystkim organizacji czasu. Praca w Polskich Liniach Lotniczych LOT i zawód szermierza wymaga ode mnie wielu poświęceń i wyrzeczeń, ale dzisiaj wiem, że jestem we właściwym miejscu. Staram się trenować 2 do 3 razy dziennie. Natomiast jeśli to jest dzień, gdzie jestem od rana do wieczora w pracy, robię trening wieczorny. Więc szermierka pochłania generalnie 60% mojego czasu. Moi bliscy na pewno ubolewają nad tym, że tak mało czasu im poświęcam, ale w głębi serca bardzo mi kibicują i są ze mną zawsze, kiedy ich potrzebuję. Szermierka to też otwarcie na nowe znajomości. Poznajemy mnóstwo ludzi, zawieramy przyjaźnie na długie lata. To wspólnie spędzony czas na treningach, na zgrupowaniach, ale głównie na wyjazdach, pucharach świata, gdzie poznajemy ludzi z całego świata i wiążemy jakieś swoje relacje. Jest tu kilka moich medali z ubiegłego roku. Pomimo kilku złotych, ten srebrny jest dla mnie najważniejszy. Dlatego, że przywiozłam go z Mistrzostw Świata, na których był ze mną mój tata i brat, którzy przemierzyli 1000 kilometrów, żeby zobaczyć mnie pierwszy raz w akcji i się udało, także jestem dobrych myśli i pełna nadziei na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Nazywam się Kinga Drusz, trenuję szermierkę na wózku od 2 lat.